co mówił brat Mirek o swoim życiu, to, co większość z nas może powiedzieć o naszej przeszłości, to bardzo często nasze tragiczne życie, nasze życie, które staczało się coraz bardziej, życie, w którym tak bardzo cierpieliśmy, to w tym życiu czegoś brakowało. Tak naprawdę nie szukaliśmy Boga. Zmagaliśmy się sami z problemem. Myśleliśmy, że jakoś się to rozwiąże, że już od jutra nie będę pił, że to już jutro będzie koniec. Ale kiedy było jutro, to znowu zaczynało się to, co było wczoraj. I świadectwa ludzi nawróconych właśnie kończą się tym, że spotkałem Jezusa. W jaki sposób można pomyśleć? Przecież nie szukał Boga. Ale w Księdze Izajasza czytam pewne słowa i Bóg mówi tak. Byłem przystępny. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu i nigdy w swoim życiu nie pytałeś o Boga. Nie myślałeś o tym, że On może zmienić twoje życie. Ale On jest przystępny dzisiaj dla ciebie. To, że dzisiaj jesteś na tym miejscu, może po raz pierwszy i może po raz pierwszy słuchasz tych wspaniałych pieśni uwielbienia, które dzisiaj mogliśmy tutaj, w których mogliśmy uczestniczyć, uwielbiając Boga. I może czujesz się tak, jak ten człowiek, którego przyprowadzano przed świątynię, który od urodzenia był sparaliżowany. Przyprowadzono go po to tylko, żeby żebrał. I może kiedy widziałeś ludzi, którzy się cieszą, radują, kiedy tańczą prawie, uwielbiają Boga, w twoim sercu była taka pustka. Nie mogłeś przezłamać tego. Ja rozumiem, co mogłeś czuć w swoim sercu, bo ja kiedyś też tak się czułem. I ten człowiek koło świątyni, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, myślę, że też mógł się czuć niekomfortowo. Mówi, tam idą ludzie do świątyni, aby wielbić Boga. Idą do świątyni, aby słuchać słowa. A ja tam chciałbym iść. Chciałbym być tak jak oni. Ale jest coś, co mi nie pozwala. Jest coś, co nie pozwala mi tam wejść, aby z nimi się cieszyć. Ci ludzie, którzy mi pomagają, przeprowadzają mnie tylko do pewnego miejsca. Znam już to miejsce, przyzwyczaiłem się do niego, ale chciałbym czegoś więcej. Chciałbym, żeby tak jak oni mógłbym uwielbiać Boga. I ten moment przyszedł dla tego człowieka. I wierzę, że dzisiaj jest ten moment również dla ciebie, jeżeli jeszcze swojego życia nie oddałeś Bogu. I dalej ten fragment w Księdze Izajasza mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Może nigdy nie szukałeś Boga dla swojego problemu, z którym się zmagasz. Może nigdy nie myślałeś, że Bóg jest tak dobry, że tak bardzo cię kocha, że chce zmienić twoje życie. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówi Bóg. Oto dzisiaj jestem na tym miejscu, abyś mógł mnie znaleźć. Abyś mógł mieć społeczność ze mną. Abyś mógł tak, jak przed chwilą widziałeś rozradowany Kościół, również i ty uwielbiać Boga. Dzisiejsze nabożeństwo jest takim podsumowaniem, to co już brat Janek powiedział, całości tego, co miało miejsce przez te dwa dni, kiedy mogłeś słuchać Bożego Słowa. Jeżeli przyjąłeś Słowo i to Słowo jest w twoim sercu i Duch Święty nad nim pracuje, to bądź posłuszny temu Słowu. Bądź posłuszny tak, jak posłuszny był człowiek, którego dobrze już znamy z Ewangelii Jana.
Ten człowiek, który od 38 lat był chory, który nie mógł też chodzić, który leżał tam przy bramie owczej, przy Beteździe, przy sadzawce. I tak jak on w ten czas usłyszał słowo od Jezusa Chrystusa, czy chcesz być zdrowy? Najwspanialsze słowo, które mógł usłyszeć przez te 38 lat. Jemu nawet może do głowy nie przyszło, że jest ktoś, kto się o niego troszczy. Może przez te 38 lat, kiedy tam leżał przy tej sadzawce, może myślał, wszyscy mnie opuścili. Bo rzeczywiście tam już nie było nikogo, kto by mógł mu pomóc. Tam nie było człowieka, który mógłby mu go zaprowadzić do, czy wrzucić do tej sadzawki, go wziąć i go zanieść. Mówi, Panie, nie mam człowieka. Był sam, nie miał rodziny, był pozbawiony wszystkiego. Przede wszystkim też nadziei, że cokolwiek się zmieni. Ale to był ten jeden szczególny dzień w jego życiu. Ten, który może być dzisiaj twoim szczególnym dniem. Kiedy Pan Jezus powiedział do niego, żeby wstał, wziął swoje łoże i poszedł. Ten człowiek zrobił to. Co zrobisz ty dzisiaj, może zadecydować o twojej przyszłości. Ten człowiek później był w świątyni, czytaliśmy o tym. On był w świątyni, wielbił Boga. I tak jak inni mógł radować się. Tamten człowiek z Dziejów Apostolskich, również kiedy Piotr z Janem powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie w naszej mocy, nie w naszej sile, ale w imieniu Jezusa możesz, wstań i chodź. I ten człowiek rozradowany pobiegł tam, gdzie od samego początku swojego życia, o czym marzył, żeby być w świątyni. Żeby być w świątyni, żeby być w miejscu Bożej obecności, aby wielbić Boga. Aby słuchać słowa, aby poddać swoje życie pod Boże prowadzenie. I takich ludzi jest bardzo wiele, o których czytamy. Człowiek, o którym czytamy też, który tłukł się, którego wiązano, który mieszkał w grobowcach. Człowiek, który dręczony był przez duchy nieczyste. Był człowiekiem też zmęczonym swoim życiem. Miał też już przykre doświadczenia. Miał doświadczenia przykre, które powodowały, że tłukł się kamieniami. On nie tłukł innych ludzi, ale siebie tłukł. Brał kamienie i tłukł. Być może po głowie. Może chciał skończyć z sobą w ten sposób. Jak często myślałeś o tym, żeby skończyć to życie, skończyć tą gehennę? Jak często myślałeś o tym, żeby to życie w końcu się zakończyło, bo nie dawałeś rady? Ten fragment też pokazuje, że kiedy przyszedł Jezus, natychmiast go uzdrowił. I ten człowiek usiadł przy Chrystusie i mógł cieszyć się społecznością z Jezusem. To był najszczęśliwszy dzień w jego życiu. To był najszczęśliwszy moment w jego życiu. Te przykłady pokazują i mówią o jednym, że Bóg nie zapomniał o tych ludziach. Bóg nie zapomniał o tych osobach. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, cokolwiek przeżywasz w swoim sercu, chcę dzisiaj powiedzieć do całego Kościoła, do każdej osoby na tym miejscu, że Bóg nie zapomniał o tobie. Że Bóg o tobie nie zapomniał, tak jak nie zapomniał o tym człowieku sprzed świątyni. Jak nie zapomniał o tym człowieku przy sadzawce. Jak nie zapomniał o tym człowieku, który mieszkał gdzieś w grobowcach. Tak również nie zapomniał o tobie. I dla każdego ma cudowne rozwiązanie. Ma plan dla twojego życia. Ale musisz zaufać Bogu. Musisz wiedzieć, że On chce tego, co najlepsze. Ludzie są świadomi swojej sytuacji.
Wiesz, co się dzieje w Twoim życiu, co się dzieje w Twoim domu. Ale nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy, dzisiaj o tym czytaliśmy. Chciałbym przeczytać fragment jeszcze Bożego Słowa i za chwilę będę chciał zrobić wezwanie. Ale fragment, który chcę przeczytać, jest zapisany w Ewangelii Łukasza. Jest to inna grupa ludzi, do którym Pan Jezus wyszedł również naprzeciw. Bo tutaj są osoby, które nie szukały Boga. To były osoby, które żyły w dramacie, ale nie szukały Boga. Ale Pan Bóg mówi, chociaż mnie nie szukaliście, dałem się znaleźć. I dla tych ludzi życie się zmieniło, dlatego, że był moment w ich życiu, że chociaż nie szukali Boga, Bóg się objawił. Ale są też inne osoby, które miały wiedzę o Bogu, które wiedziały o Bogu. Tak jak może ty i ja już wiele lat idziesz za Bogiem. I wiesz, kim On jest. Ale też często, kiedy prosisz, nie otrzymujemy. Albo gdzieś wydaje nam się, że już prosiłeś i już przestałeś o to prosić. Może już sytuacja się odmieniła i przestałeś, bo już mówisz, już niczego nie jestem w stanie odwrócić. Jair i ta kobieta, o której też już dzisiaj tutaj wspomniał brat Mirek, są tym symbolem, przykładem tych ludzi, którzy o Jezusie wiedzieli. I chciałbym krótko przeczytać i coś tylko o nich wspomnieć i za chwilę będziemy się modlić. A gdy Jezus powrócił, przyjął Go lud. Wszyscy Go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił Go, aby wstąpił do Jego domu. Gdyż miał córeczkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła i z drżeniem, patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka Twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I wrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Ci ludzie są osobami, które z jednej strony ta kobieta, która była już rozczarowana tym, co jej obiecywano,
wszelkie jej nadzieje zostały gdyby przerwane. Ona już przestała wierzyć, że ktokolwiek jest w stanie jej pomóc. Wiele wycierpiała przez te 12 lat. Wiele razy się zawiodła. Ale był ten moment w jej życiu, kiedy mogła spotkać Jezusa. I na Jezusie nie zawiodła się. I nie zawiedziesz się. Na Jezusie Chrystusie nie, w Jezusie Chrystusie się nie rozczarujesz. Jair, człowiek, który bardzo mi się podoba. Jego postawa mi się podoba. Wiecie dlaczego? Bo to był odpowiedzialny ojciec. Odpowiedzialny ojciec za swoją rodzinę. Kiedy widział swoją cierpiącą córkę, umierającą, nie rozkładał rąk, mówiąc, ja nic nie mogę zrobić. Ale podjął pewną decyzję. Muszę zrobić wszystko, aby przyprowadzić Jezusa do domu. Bo On może zmienić wszystko. Ja nie mogę nic. Chociaż jestem przełożonym synagogi, chociaż znam Boga, wiem o Nim, ale muszę Go osobiście przyprowadzić do domu. To jedynie może zmienić życie mojego dziecka. Może przywrócić życie mojemu dziecku i zdrowie. Odpowiedzialny ojciec, odpowiedzialny rodzic. Dzisiaj może w Twoim domu jest ktoś, kto umiera. Może Twój syn, może Twoja córka, może Twój współmałżonek. Może patrzysz na jego życie i mówisz, ja już nic nie mogę. Tak bardzo bym chciała, tak bardzo bym chciał, aby on był ze mną. Aby był ze mną w domu modlitwy, aby był ze mną przy stole, aby mógł się cieszyć swoimi dziećmi. To były marzenia Twoje, ale dzisiaj patrzysz i tak jakby to umierało. Jakby to był jakiś sen, którego byś nie chciał doświadczać. To jest coś, z czego nie planowałeś. Planowałeś zupełnie inne życie dla swojej rodziny. Jair jest przykładem człowieka, który podjął decyzję, że idzie po Jezusa. I chociaż już miał obietnicę, nagle, kiedy się zatrzymali, kiedy sytuacja się zatrzymała, kiedy jak gdyby czas się zatrzymał, dowiaduje się o czymś dramatycznym. Już jest za późno. Już nic nie można odwrócić. Często jest tak, że może modliłaś się o swoje dziecko, ale sytuacja jest gorsza niż była. Kiedy zaczynałaś się modlić, jeszcze były większe nadzieje, ale dzisiaj patrzysz i mówisz, już sytuacja jest trudna. Już może ktoś ci mówi, już jest za późno. Może ty już zaczęłaś wierzyć, czy zacząłeś wierzyć, już jest za późno. Nie jest za późno. Pan Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, ale wierz. Może dzisiaj jest ten czas, kiedy właśnie powinieneś na nowo zawołać do Boga. Może zniszczyłaś swoją rodzinę. Może jest sytuacja, która wymaga uzdrowienia. Bądź odpowiedzialny za swoją rodzinę, za swój dom. Podejmij te działania, które podjął Jair. I każda z tych osób, o których dzisiaj wspomniałem, o których czytaliśmy, każda z nich mogła przeżywać wspaniałą radość z Chrystusem. Może na początku nie było radości w tych ludziach. Myślę, że w żadnym z tych osób, ani w tym człowieku, który był chory od 38 lat, przy sadzawce, tam nie było radości. Tam był smutek, było zniechęcenie, było załamanie, był brak nadziei. W życiu tego człowieka, który był
przy świątyni, który nigdy nie chodził, który tylko słyszał, co się dzieje w świątyni, też nie było radości. Może chwilowa, jak ktoś tam coś wrzucił, ale za chwilę pomyślał, co mi to da. I tak muszę zaraz zapłacić tym ludziom, którzy mnie tu przynieśli. I tak to nie wystarczy na dłużej, na długo. Nie było radości tym człowieku, który tłukł się kamieniami. Który był wiązany łańcuchami. Nie było radości też w sercu Jaira, kiedy szedł, aby podzielić się z tym z Jezusem o swojej sytuacji w domu. Nie było radości też w tej kobiecie. Ona wiedziała, że cierpi, ale powiedziała, jeżeli się dotknę, jeżeli mi się uda dotknąć Jezusa. Też nie wiedziała, czy się uda, czy dopcha się tam, czy się tam dostanie. Każda z tych osób przechodziła w pewnym momencie smutek. I kiedy patrzysz na swoje życie, być może w nim jest wiele, wiele smutku, wiele sytuacji, które wymagają zmiany. Jezus jest rozwiązaniem. Jezus jest rozwiązaniem dla skłóconych może relacji między sobą. Może ma z kimś konflikt i to też boli. Jezus jest rozwiązaniem dla konfliktów, dla sytuacji w domu, w rodzinie. On godzi rodziny. On godzi relacje międzyludzkie. On uzdrawia. Jezus uzdrawia. Jezus przywraca wzrok. Możesz zacząć inaczej patrzeć na sytuację, inaczej patrzeć na swoje życie. Jezus daje pokój, nadzieję. To Jezus. Świat tego ci nie da. Życie poza Kościołem tego ci nie da. Poza Bogiem tego nie doświadczysz. Ale w Chrystusie doświadczysz tego. I możesz być tak jak ci ludzie, pełen radości i szczęścia i rozwiązanej sytuacji. Tamten z podsadzawki Syloe w świątyni chwali i wielbi Boga. Ten sprzed świątyni uzdrowiony chwali Boga, pełen radości. Ten człowiek z grobowców siedzi przy Jezusie odziany. Ludzie się przestraszyli, bo byli zaskoczeni tą sytuacją. Było coś niemożliwego, ale siedzi przy Jezusie odziany i przy zdrowych zmysłach. Niewiasta od 12 lat chora na krwotok, uzdrowiona, radosna. Stało się coś, o czym marzyła przez te 12 lat. I Jair, pełen radości, córeczka nie żyła, to jest zdrowa. To Jezus. I o tym Jezusie mogliśmy śpiewać, o tym Jezusie możemy słuchać. I temu Jezusowi możemy powierzyć nasze codzienne sprawy. I dzisiaj, za chwilę, chciałbym, żebyśmy mieli taki czas, kiedy zrobię wezwanie, chciałbym, aby wyszły osoby, które chcą pojednać się z Chrystusem. Pamiętaj, może Go nie szukałeś, może o Niego nie pytałeś, ale tak mówi Boże Słowo, byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. I dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem. Jeżeli chcesz dzisiaj pojednać się z Jezusem, wyjdź do przodu. Kiedy będziemy może mieli możliwość zagrać coś tak, żeby jakieś takie takty muzyki były, to bardzo proszę. Ale podczas tego podkładu muzycznego wyjdź do przodu. A możesz wyjść z tego miejsca pełen radości. Możesz za chwilę dołączyć do kościoła, który uwielbia Boga. Już nie będziesz miał tego obciążenia na swoim sercu. Może jesteś osobą, która
potrzebuje uzdrowienia relacji w swoim domu. Bądź odpowiedzialną za swój dom, bądź odpowiedzialnym za swoją rodzinę, za swoje dzieci. Módlmy się o nasze rodziny, módlmy się o nasze dzieci, módlmy się o sytuacje, które przerastają nas. Może jesteś czymś związany, tak jak ten człowiek związany łańcuchami. Może jest jakieś brzemię, jakaś presja na tobie i nie możesz sobie z tym poradzić. I często budzisz się w nocy i nie możesz spać. Mówisz, Boże, ja już nie mogę. To jest ponad moje siły. Doprowadziłem się do sytuacji, która mnie przerasta, która nie daje mi pokoju i radości. Ale Chrystus jest Bożym pokojem i On ten pokój chce wlać w twoje serce.